Ta typiara to jak nic, to jest ta Nasira w przebraniu, nie? Widać po jej mordzie w zasadzie, że jest bardzo taka Nasiro-podobna. Dobra, zaczynamy sobie poziom z tym samym soundtrackiem. Mamy 4 życia, tak więc jesteśmy, kurde, picobello, elegancko, Eluvina. 30 coinów do zebrania, no to możemy na spokojnie jeszcze zrobić ten poziom sobie. I myślę, że zakończymy sesję, bo jest i tak dosyć długawa, zresztą jak zawsze. I będziemy przygotowani na następne odcinki. Myślę, że może nawet i jutro się jeszcze za Aladyna zabiera, jak nie jutro, to w piątek. Dzisiaj bym sobie najwyżej ponadrabiał save i zdobył ten red gem, no i przy okazji te 150 kuźwa monet. Bo triggera złapać można. I kokosy mamy. Na co nam kokosy? Nie pamiętam szczerze, na co nam były tutaj kokosy, więc zobaczymy. Ogólnie jeżeli chodzi o ten poziom, to nie mam jakichś takich złych wspomnień. Ha, dobra, wiem już, na co nam były kokosy. Jeżeli chodzi, mówię, o ten poziom, to pamiętam, że chyba bez problemów mi poszedł ten poziom. Ale nie mogę sobie przypomnieć. Wydaje mi się, że poszedł on bez problemu. Dobra, na szczęście woda nam nic nie robi. Całe szczęście. Wiecie, mogłaby być woda na tyle zimna, że mogłaby, nie wiem, ozimnić stopy Aladyna, nie? Ala, w sensie. Teraz, kurde, trzeba... Aha, dobra, już wiem, co mi sprawiało problem w tym poziomie. Dobra, już wiem. Dostanie się... O, właśnie, na tą platformę. To graniczy naprawdę ze szczęściem, żeby to zrobić za pierwszym razem. Bo często Aladyn po prostu się ześlizguje, więc trzeba to naprawdę zrobić raz, a porządnie. No, ale na pewno nie w taki sposób. O, dokładnie tak. Tak trzeba to zrobić. I to trzeba właśnie tak pomiędzy tymi platformami się skakać sobie, bo one będą tak co jakiś czas opadać. Szczególnie ta dwójka i trójka będą tak bardzo mocno opadać. Bo jedynki to tam nie liczę, bo jedynka opada, wiadomo, na prawie, że sam dół. Znaczy na prawie, w zasadzie na sam dół opada, ale dwójka i trójka to prawie, że na sam dół opadają. To chciałem bardziej powiedzieć. Udało się, elegancko. Checkpoint, elegancko, elegancko, dobra. 11 na 30 monet. Teraz pytanie, co się stanie, jak pójdziemy do góry? A, u góry jest ten typo. Dobra, zobaczymy, co on będzie miał nam do powiedzenia. Jeśli chcesz, żebym otworzył tę cave, musisz zrobić trochę serious monkeying around. Monkey around? Czy to oznacza, że musimy iść, nie wiem, wokół tego wodospadu w ogóle? Nie wiem, nie wiem, może on nam coś chce zasugerować. Nie wiem co, ale domyślam się. Tam jest Genie Token. Dobra, mamy Genie Token i lecimy tu. Pająki, pajęczyny. To mi się już z Krokiem kojarzy i z Jackiem jedynką. I to mówię autentycznie szczerze, bo pamiętam, że w Jacku jedynce też był poziom przecież. W jaskini. Ale nic nie dostaliśmy, szkoda. Myślałem, że tutaj na dole Red Gem będzie. A się okazuje, że jednak nie jest. Więc zostałem oszukany. Warto jednak eksplorować sobie te poziomy, bo wiecie, zawsze możecie coś pominąć, a... Uwierzcie mi, nie trudno jest takie rzeczy pominąć i później żałować i se pluć w brodę, że przecież mogło się zrobić inaczej. No i widzicie, jest Red Gem.
Pewnie tutaj też trzymamy do zabrania. Tak jest, 3. Standardowa liczba w każdym razie. Te poziomy, powiem wam szczerze, że długie nie są i to jest troszeczkę wada tej gry, bo z jednej strony fajnie byłoby, gdyby były dłuższe, ale z drugiej strony, jak mam przypomnieć sobie pałac sułtana, który troszeczkę nam jakby czasu żeśmy na nim trochę spędzili, to trochę wydaje mi się, że nawet i lepiej, że te poziomy są krótkie, no nie? Bo tak jakby z jednej strony byłoby to spoko, ale z drugiej strony no zależy, zależy od sytuacji. Dobra, mamy wszystkie już chyba te. A nie, dopiero mamy 2. Myślałem, że tu już jest 3. I teraz chyba trzeba będzie w ten pysk ich trafić, no nie? Ten rozczapieżony pysk. Okej. Tam się woda aktywowała. Trzeba teraz zebrać i tutaj chyba też. Co nie? Tak jest. W te mordy trzeba trafić. Teraz jeszcze ten pośrodku został. Okej. Małpy zostały nakarmione. Tak jak tamten ziomuś chciał, więc teraz możemy do niego wrócić i on nam tam grotę mleczną otworzył. Znaczy co? Dobra, lecimy do tego cymbała do góry. I dawaj mnie, otwieraj, otwieraj mi tutaj grotę. Masz mi coś jeszcze do powiedzenia? Nie. Spadaj, gościu. Okej, mamy tutaj następną sekwencję. Czy woda nam coś robi? Nie. Aha, dobra, już kumam, co nam woda robi. Okej. A to nie pamiętałem tego, że trzeba było że to tak jakby idzie z prądem, czyli w każdym razie nas zaprowadza do wodospadu. Bo to mogłem wtedy wcześniej sobie tak ogarnąć, to bym teraz nie musiał jakby, wiecie, tam skakać, żeby tego Genie Tokena zbierać, no nie? Tak, to bym sam mógł tak z prądem popłynąć tej wody. Dobra, na szczęście mamy tutaj purpurowe żółwiki, które nas... które nas zaprowadzą dalej. Okej, elegancko. Dobra. Warto było się poświęcić. 2 na 2 mamy, dobra, czyli teraz jeszcze 4 monety i 1 red gem i mamy picobello zrobione i wtedy będziemy mogli robić kolejną rundę bonusową, gdzie nadrobimy sobie chyba życia i z taką ilością żyć będę mógł wystartować sobie z wiadomo czym, z tym poziomem, kurde, Return to the Palace. Czyli powrót do pałacu na polskie. Ja wiem, że cały czas, kurde, przypominam tę nazwę, ale tak jakoś wyszło już. Sorry. Nie miejcie mi tego za złe. I gdzieś jedną monetę zostawiłem, cholera. Ale mam dzisiaj nieszczęście do tych monet. Dobra. Jesteśmy na fioletowym. Teraz trzeba będzie się do zielonego dostać jakoś. A, wiem jak. No może nie tak. Al będzie musiał skoczyć, a on nie chce coś skakać. X. No prawie byliśmy. Prawie go dotknęliśmy swoją śmierdzącą stopą. Dobra, udało się. Doskoczyliśmy jakoś. No i gdzie jest ten? Dobra, płynie. Dobra, elegancko.
Zabierz nas daleko do jednej monety. I dobra, poziom mamy zrobiony na 100%. Elegancko, kurde. Dobrze jest. Możemy x-ować dalej. Dobra, to już wam zeskipuję, bo wiemy, jak wyglądają te rundy bonusowe Gina. W sensie ten automatowe rundy. Okej, tutaj coś nie pykło. Coś się nie udało. Okej, mamy co? Co mamy? Ekstra kontynuację mamy. Elegancko. Dobra, to też już znamy. Nie będziemy słuchali Gina, bo wiemy, o co chodzi. Wolałem wam to zeskipować, dlatego że i tak wszyscy wiemy, jak to wygląda. Zdobyliśmy kolejnego Blue Genie Gema i mamy zrobione 100% w tej rundzie bonusowej. Tak więc myślę, że rozumiecie, o co chodzi, dlaczego chciałem wam to zeskipować, bo to i tak widzieliśmy już 500 tysięcy razy, jeżeli chodzi o tę serię. Arachnid. Uuu, będziemy z pająkiem walczyć, dobra. Jedziemy z bossem. Elegancko. To sobie bossa jeszcze zrobimy w takim razie, bo to już jest zakończenie lokacji. Tylko jak się z nim akurat walczyło, bo nie pamiętam, jak się z Arachnidem walczyło. Chyba trzeba było go właśnie tak naokoło dobiec, tak jest. Tylko to trzeba zrobić tak, żeby on mnie nie zauważył. Tak, tak się z nim walczyło. Tak się z nim walczyło. Dokładnie tak. Idziemy do góry. On się striggerował. I my znowu będziemy tak go dookoła krążyć. To jest bardzo prosty boss. Ogólnie bossowie chyba tutaj nie są jacyś super wymagający. Dobra, widzicie? Patrzcie, jak oberwał śmietnik. I co, możemy tak biegać dookoła. Bardzo łatwy bosik. Zero, kurde, komplikacji żadnych. Nie jest w żadnym wypadku skomplikowany. Dobra, tutaj mi nie pykło, bo się odwrócił śmieć. Ale musimy tak dobiec dookoła, żeby mu zaraz, kurde, w tą dupę trafić. Która najwidoczniej, nie, ma jakiś ból dupy, gościu, bo taka czerwona się robi. Proszę bardzo. Elegancko. Zebrane co nasze. Bosik załatwiony. To już będziemy mieli OC skończone, z tego co chyba wiem. Tak, z tego co mi się wydaje. Tak, Cave on One of Wonders. Cave of Wonders. Aha. Come on, Abu! We'll never find the Cave of Wonders unless we catch that scarab! Tak jest, ale to sobie, że tak powiem, wyjdziemy i zobaczymy na naszą mapę, jak ona się prezentuje. Okej, i tutaj chyba tam już niedużo nam w ogóle poziomów zostało, tak przynajmniej mi się wydaje, bo gierka ogólnie długa nie jest jakoś super bardzo. No ile tutaj mamy? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No to jesteśmy chyba już nawet w połowie gierki, jak i nie w ponad połowie. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że wam się ta seria podoba, że w sposób ciekawy i informatywny ją prowadzę. Napiszcie, co sądzicie o Aladynie i jakie są wasze wspomnienia z tą grą. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jesteście nowi, po więcej. Oczywiście zachęcam do wbicia na moje socjale, linki są pozostawiane w opisie. Grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, ponieważ na Instagramie bardzo często informuję was o odcinkach. Jeżeli nie dostajecie oczywiście powiadomień na YouTube, dlatego polecam zaobserwować, bo tam na relacji bardzo często daję informacje. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Aladdina, nie tylko. Ja to nagrywałem 8 grudnia o godzinie 14:15. W sensie zacząłem o 13 coś, a teraz jest 14:15, więc już mamy 1,5 godziny zaraz na nagraniu. Ja wam dziękuję za uwagę, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!